Wznawiam kontynuację obrad 30. sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4 listopada bieżącego roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa radnych, witam Pana Wójta, Pana Mecenasa oraz naszych niezawodnych pracowników obsługi Rady Biura. Witam również wszystkich Państwa, którzy śledzą przebieg naszej sesji online na kanale YouTube bądź na stronie Urzędu Gminy w zakładce relacji wideo sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż dzisiaj na 15 radnych obecnych jest 15. Stanowi to kworum do podejmowania uchwał. W składzie dzisiejszej Rady obecny jest także nowo wybrany radny w wyborach uzupełniających z Okręgu Wyborczego 8 w Karsku, pan Michał Prokop. Witam pana szczególnie. Gratuluję wygranych wyborów oraz otrzymania mandatu zaufania społecznego w swoim okręgu. Przypominam porządek dzisiejszych obrad kontynuowanej sesji z dnia 24 listopada. A zatem w porządku obrad mamy dwa punkty. Pierwszy jest wybór przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski. Drugi, zamknięcie sesji. Chciałabym rozszerzyć porządek obrad o dwa punkty i składam wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu pierwszego związanego z wyborem nowego radnego. Jest to ślubowanie pana radnego. I punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Nadmieniam, że uchwała ta związana jest z terminem jej podjęcia do 30 listopada, stąd jest wniosek. Wprowadzenie no właśnie tej uchwały, chodzi generalnie o termin. Co prawda my mamy następną sesję, jak Państwo są już poinformowani, zaplanowaną pierwszego, ale jest to już po terminie. Stąd jest ten wniosek. A zatem poproszę Państwa o przegłosowanie złożonych moich dwóch wniosków przed podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad dwóch punktów? Pierwszy, ślubowanie nowo wybranego radnego i punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Wnioski moje zostały przyjęte. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Czy chciałby ktoś coś wnieść? Nie ma, nie widzę. Jeśli nie ma, zatem porządek obrad po jego rozszerzeniu brzmi następująco. Pierwsze, złożenie ślubowania przez pana radnego Michała Prokop. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Punkt trzeci, wybór przewodniczącego Rady Gminy. Punkt czwarty, zamknięcie sesji. Proszę o przegłosowanie jeszcze raz poprawionego porządku obrad. Kto z Państwa jest za jego przyjęcie? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Porządek został przyjęty. A zatem przechodzimy do punktu pierwszego, czyli ślubowanie pana nowo wybranego radnego. Zgodnie z artykułem 23a ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Proszę zatem o powstanie. Odczytam treść ślubowania. Przepraszam, nie w tą stronę. Koniec może być z jednej i z drugiej.
Po przeczytaniu treści ślubowania proszę, by pan radny Michał Prokop wypowiedział słowo ślubuję. Ślubowanie może być z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Czytam treść ślubowania. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję za złożenie ślubowania, gratuluję jeszcze raz i stwierdzam, że radny pan Michał Prokop objął mandat radnego gminy Nowogródek Pomorski. Dziękuję, proszę usiąść. To zatem przystępujemy do punktu drugiego naszego porządku obrad, w którym jest podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Projekt uchwały państwo otrzymali wcześniej. Mam nadzieję, że się z nim zapoznali. Projekt uchwały w zasadzie uchwalamy co roku. Tak jak powiedziałam wcześniej, obowiązuje tutaj termin do 30 listopada, a zatem stąd jest wniosek przyjęcie tego projektu uchwały. Jeśli państwo mają jakieś zapytania co do tego projektu, bardzo proszę. Nie był on przedmiotem konsultacji komisji, a zatem otwieram dyskusję. Pan Janusz, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Mam pytanie do pana wójta. Zgodnie z paragrafem 10 tego projektu, regulaminu właściwie, przeznaczamy 10 tysięcy złotych na realizację programu. Czy te pieniądze są w budżecie umieszczone? I gdzie w tym budżecie możemy znaleźć zapis dotyczący tych 10 tysięcy? Te pieniądze są umieszczone w załączniku numer 9, dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego. Tak, czy są jeszcze jakieś inne pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Głosujemy imiennie. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie programu współpracy gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022? Głosowanie jest imienne. Proszę o powstanie i wyrażenie swojej opinii za, przeciw lub wstrzymuję się. Pani Izabela Budzikowska. Pan Wodzisław Grzeca. Pan Adam Janusz Mickiewicz. Pan Damian Iwanowski. Pan Radosław Molka. Pan Roman Oleś. Pan Zdzisław Piszczecki. Pan Grzegorz Pokonieczny. Pan Michał Prokop. Pani Angelika Rutkowska. Pani Aniela Piotrowicz. Pani Karolina Stasiak. Pani Małgorzata Szczygieł. Pani Elżbieta Wiśniak. Pani Małgorzata Glapka. Jestem za. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 został przyjęty jednogłośnie.
Tak, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu trzeciego naszego porządku obrad, a w nim wybór przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski. Przypominam, że w tym punkcie powołaliśmy komisję skrutacyjną. Komisja się ukonstytuowała. W składzie komisji zasiada pan Roman Oleś jako przewodniczący, pani Aniela Piotrowicz-Puczyniczak i pan Władysław Grzec jako członkowie. Czy w dalszym ciągu podtrzymujemy skład komisji? Minęło trochę czasu, może coś się zmieniło? Ktoś ma sprzeciw? Nie widzę. Jeśli nie ma, w takim razie zapraszam szanowną komisję do swojej powinności. Ja za chwileczkę tu ustąpię stolik. Będę tam przy mikrofonie, a zatem zapraszam tu. Poproszę o przygotowanie tuż tutaj stolika na... A zatem komisja już jest gotowa. Otwieram zatem ponownie listę kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski. Mamy dzisiaj uzupełniony cały skład rady o nowo wybranego pana radnego, gdzie też naszym wnioskiem na ostatniej sesji właśnie było to, aby wybór dokonywał się w pełnym składzie rady, co dzisiaj akurat ma miejsce. Pragnę jeszcze przypomnieć, że w otwartej liście zostały zgłoszone dwie kandydatury. Była to kandydatura moja i pana Janusza Mickiewicza. Kandydatury nie przyjęły wniosku, a zatem lista otwarta jest dalej i bardzo proszę o zgłoszenie kandydatur. Proszę bardzo, pani. Ja chciałabym zaproponować kandydaturę pani Andżeliki Rutkowskiej. Proszę zapisać. Czy pani Andżelika Rutkowska wyraża zgodę? Proszę. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie ma? Chciałbym zgłosić ponowną kandydaturę pani Małgosi Glapki. Nie wyrażam zgody. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Składam wniosek o zamknięcie listy kandydatur. Proszę bardzo, abyście państwo przegłosowali to. Czy zamykamy listę kandydatur? Kto z państwa jest za zamknięciem listy? Wszyscy? No to już. Dziękuję bardzo. Czyli mamy kandydaturę pani Andżeliki Rutkowskiej. A zatem zapraszam komisję do przeprowadzenia wyborów. Proszę bardzo. Ponieważ komisja skrutacyjna przygotowuje listę wyborów, może w tym momencie poproszę o krótką przerwę. Bardzo proszę.
Wznawiamy kontynuację naszej sesji. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przypomnienie czy zapoznanie państwa radnych z procedurą głosowania. A więc głos oddajemy stawiając krzyżyk. Żadne ptaszki, żadne kółeczka. Będzie głos wtedy nieważny. Pamiętamy, krzyżyk. I będziemy wyczytywać teraz po kolei radnych i każdy radny podchodzi, bierze kartę do głosowania i oddaje głos. I rzuca do urny. Pani radna Izabela Budzikowska. Włodzimierz Piotr Grzeca. Damian Iwanowski. Janusz Mickiewicz. Radosław Molka. Roman Oleś. Zdzisław Piszczecki. Grzegorz Pokonieczny. Michał Prokop. Angelika Rutkowska. Aniela Pucieniczak. Karolina Stasiak. Małgorzata Szygieł. Elżbieta Wiśniak.
Małgorzata Glapka. Dziękuję. Wybór został dokonany. Zapraszam zatem Państwa z komisji, Pana Przewodniczącego o zabranie urny i wysypanie głosów na stół. I dokonanie przeliczenia głosów. Proszę bardzo Pana Przewodniczącego, bo widzę, że jest gotowy, o przeczytanie protokołu z przeprowadzonych wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski. Komisja skrutacyjna w składzie Roman Oleś,
Angela Piotrowicz Płócienniczak, Aniela Piotrowicz Płócienniczak, przepraszam, Włodzisław Greca. Komisja stwierdziła, że na stan radnych w sesji bierze udział 15 radnych. Zgłoszono następujące kandydatury na przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, radna Angelika Rutkowska. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, 15. Liczba kart wyjętych z urny, także 15. Liczba kart nieważnych, 0. Liczba głosów nieważnych, 1. Liczba głosów ważnych, 14. Komisja stwierdziła, że kandydaci na przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski otrzymali następującą liczbę głosów. Angelika Rutkowska, 8 głosów za, 6 głosów przeciw, 1 nieważny. Komisja stwierdziła, że przewodniczący Rady Gminy Nowogródek Pomorski została wybrana radna Angelika Rutkowska. Tym samym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, którym została pani Angelika Rutkowska. Również składam gratulacje. Dziękuję bardzo serdecznie Komisji Skrutacyjnej. I w tym momencie zapraszam panią Angelikę do poprowadzenia dalszych obrad. Serdecznie dziękuję wszystkim kolegom radnym, którzy oddali na mnie głos. Liczę na owocną współpracę. I teraz w tym momencie porządek obrad, nie mamy już nic przewidzianego w porządku obrad, to był ostatni punkt, więc zamykam 30. sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski. Dziękuję.